7 października w katowickim Spodku odbędzie się 41. edycja festiwalu Rawa Blues. To najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie, odbywający się pod dachem. Jakie gwiazdy pojawią się na scenie już za kilka dni? O tym w materiale Magdy Sincewicz. Zaczął od Jimiego Hendrixa, The Animals czy The Rolling Stones, a potem powoli szukał tych źródeł, z których oni czerpali. I doszedł do Chicago Blues, potem bluesa z Delty. I tak rozpoczęła się historia słynnego bluesowego festiwalu z Katowic. Jeżeli ktoś chce brać udział w uczcie muzycznej, to musi przyjść na Rawę Blues. Dlaczego? Bo tam się gra muzykę od A do Z na żywo. I on uczestniczy w pewnego rodzaju tworzeniu tej muzyki, bo jest taki korespondent między wykonawcą a ludźmi, którzy słuchają. Nam się to udziela, że ktoś dobrze reaguje na te dźwięki, to my coraz lepiej gramy i naprawdę to jest jednorazowy, niepowtarzalny koncert zawsze. Nieprzerwanie od ponad 40 lat. Niektóre z zagranicznych kapel czekają wiele miesięcy, by móc zagrać w Spodku. Wystąpić dla tych, którzy nie wyobrażają sobie tej pory roku bez tego wydarzenia. I to jest kolejny raz i zawsze o tym samym czasie. To jest bardzo ważne, bo ludzie się przyzwyczajają do terminów, przyzwyczajają się do czasu, który jest, a kojarzy się to zawsze z jesienią fajnie. I to jest miłe. Miłe jak kojące dźwięki bluesa, bo to właśnie z niego wypływa rock and roll czy jazz. Bez niego nie byłoby żadnej dobrej muzyki prócz klasycznej. Wiedzą o tym najwierniejsi fani. Chodzę na różne festiwale, nie tylko muzyki bluesowej, ale również zwyczajne, popowe. I zauważyłam jedno, że festiwal to nie jest tylko muzyka, ale też różne atrakcje dla odwiedzających. I stwierdziliśmy, że trzeba jednak pójść krok dalej. I tak też się stało. W tym roku na uczestników czeka wiele dodatkowych atrakcji. Wystawa motocykli, którymi każdy będzie mógł się przejechać wokół Spodka, giełda winyli, wystawa obrazów czy taniec rock'n'rolla na płycie. Jeśli podoba się to przybyłym, tak też będzie i w przyszłych edycjach, bo te na pewno przed nami. Jesteśmy miastem kreatywnym w dziedzinie muzyki i Rawa Blues ma w tym panteonie naszych wielkich wydarzeń swoje znamienite miejsce i myślę, że tak będzie przez kolejne dziesięciolecia. Bo z taką energią nie może być inaczej. Rawa Blues! The World's Biggest Indoor Blues Festival. Katowice, Spodek, 7 października.